sobotę zakończyła się obława policyjna, w trakcie której poszukiwany był mężczyzna podejrzany o dokonanie zabójstwa 53-letniej Suwalczanki. Ciało kobiety znaleziono w mieszkaniu przy ulicy Bydgoskiej w Suwałkach. Ofiara miała rany postrzałowe. Z ustaleń śledczych wynika, że prawdopodobnym sprawcą zbrodni jest mąż zamordowanej, również 53-latek. Prokuratura jeszcze przed jego zatrzymaniem wydała postanowienie o zarzutach, list gończy, i zawnioskowała do sądu o sankcję w postaci aresztu tymczasowego. Dowody musiały być dość mocne, skoro sąd przychylił się do tego wniosku. Wydany list gończy bardzo sprawnie trafił do wiadomości mieszkańców Suwalszczyzny dzięki lokalnym mediom. Zawarte w publikacjach zdjęcie podejrzanego oraz nagłośnienie sprawy spowodowały, że do policji zaczęły spływać sygnały od mieszkańców. Wszystkie były skrupulatnie sprawdzane, ale nie dawały oczekiwanego rezultatu. Dopiero sobotnie doniesienie o zauważeniu podejrzanego w pobliskiej wsi przyniosło efekt. 53-latek przemieszczał się rowerem. Został rozpoznany i zgłoszenie trafiło do śledczych. Tym razem okazało się trafione. Mężczyzna został zatrzymany. Jak poinformował nas Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji, podczas zatrzymania Tadeusz Z. zachowywał się spokojnie, nie rozmawiał z funkcjonariuszami. Nie był również uzbrojony. Nadal według ostatnich uzyskanych informacji nie odnaleziono użytej przez sprawcę broni. Mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.